Witam serdecznie wszystkich dzisiaj z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać troszeczkę o wiadomościach i o projektach kryptowalut, dlatego że coraz więcej widzę ludzi na YouTubie, YouTuberów, którzy pokazują jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy, e, chyba żeby zwiększyć swoją oglądalność i sugerują ludziom, żeby szukali jakichś, nie wiem, dziwnych projektów albo wchodzili w jakieś dziwne projekty, w sensie takim, że wyszukaj sobie projekt, a może on urośnie, a może zarobisz na tym 500 czy 600%. Słyszałeś, jak widzę takie filmiki, to po prostu, nie wiem, przechodzą mi ciarki, dlatego że jak dobrze wiecie, ja tu nie mam zamiaru nikogo namawiać do jakiegokolwiek zakupu, tylko coś pokazać i jeżeli ktoś jest chętny, jeżeli ktoś wyciągnie wnioski po. Obejrzeniu tego mojego filmiku i na przykład wejdzie sobie i zobaczy, że ten projekt jest warty i godny uwagi, że na przykład na Twitterze, czy na Instagramie, czy na Facebooku są odpowiednie wiadomości, które mówią, że w tym projekcie się dzieją dobre rzeczy, że wprowadzane są nowe. Jakieś innowacje, że jest opracowany nowy jakiś system, nowy jakiś mainnet, nie wiem, jakiś fork, jakiś tego i sprawdzi tą wiadomość i będzie uważał, że to jest właśnie dobry projekt na to, żeby zainwestować, no to ja pro promuję właśnie takie inwestycje. I powiem Wam, że lekko jestem nieraz zawiedziony, że YouTuberzy, którzy są po kilka lat w jakiś projektach. Mówią o takich rzeczach, naprawdę. Nie wiem, po co napędzać kogoś, żeby się ktoś wpierdolił w wielkie gówno. No. Ja naprawdę ręce mi opadają nieraz, jak, jak słucham takich wypowiedzi niektórych ludzi. Ja już mówiłem to i będę Wam powtarzał to na moim kanale. Inwestowanie w kryptowaluty jest w pewnym sensie spekulacją, oczywiście, tak, ale są tu projekty już. Na tym, w tym świecie, które naprawdę robią olbrzymie postępy i wprowadzają naprawdę ogromne innowacje w naszym codziennym życiu. I ja uważam, że jeżeli ktoś chce się zabrać za inwestowanie w kryptowaluty, a nie grać po to, żeby tylko i wyłącznie mieć złote szczały, czyli inwestować, wyszukiwać, Bóg wie jakich tego, bo, mo, bo może, chciałem zaznaczyć, bo może. Ten projekt zarobi jakieś tam pieniądze, no to no niestety, ja w tą, drog tą drogą nie będę szedł. Tu na moim kanale dobrze wiecie, że nie ma lipy. Ja tu nikogo nie kłamę, nie oszukuję, nie wymyślam i nie mam zamiaru komuś dawać jakichś dobrych, nie chcę być wujkiem dobra rada, i wyszukaj sobie projektu gdzieś tam, popatrz, że on będzie taki czy taki. Ten projekt jeszcze w ogóle powiem wam w sensie takim, że te projekty w ogóle, nie wiem, nie mają jakiejś drogi takiej potwierdzonej gdzieś, jakichś dobrych współprac, tylko, nie wiem, to na chybi szczeli. No to, to jak ktoś tam do mnie napisał rzuć monetą i sobie kupno Dlatego chciałbym wam powiedzieć, że no pomyślcie najpierw, jeżeli wchodzicie... Dlaczego o tym też mówię? No, coraz więcej ludzi pojawia się na naszym Discordzie i chętnie was zapraszam. Naprawdę, którzy e, piszą otwarcie i ja to podziwiam, ja to w, m, lubię, jak ludzie piszą po prostu jak jest, a nie wymyślają piszą, że na przykład weszli na nasz Discord, czy obejrzeni mój kanał, bo po prostu chcieliby zacząć inwestować w kryptowaluty, ale jeszcze o tym na ten temat mało wiedzą, mało się orientują i tak dalej. My, ja ten kanał prowadzę tutaj na YouTubie po to, żeby pomagać takim ludziom, ale Discord nasz jest, no mówię, tam jest naprawdę ekstra grupa i piszcie do nas, kto ma jakieś problemy, nie wiem, chciałby zacząć inwestować, naprawdę pomagamy i, i piszemy tam. W co my inwestujemy, jakie mamy plany, na jakim poziomie wchodzimy, na jakim wychodzimy. Wszystko jest za free. Tu nie ma to, że weź się, zapisz, a później musisz zapłacić za to, albo zapłacić za tamto, albo nie wiem, wykup sobie kurs, albo coś innego. Słuchajcie, chciałbym też polecić dwóch tutaj kolegów, którzy ze mną współpracują. No to na Instagramie pierwszy Bitcoin, tak? Oczywiście polecam. Facet tam robi fajne plansze odnośnie świata kryptowalut. Można też wiele się rzeczy nauczyć. I jest taki e-book, link na samym dole będzie w moim opisie. Wprowadzający świat kryptowalut, on kosztuje 13 zł. Na hasło rekin kosztuje dychę. No kto chce skorzystać, kto chce tam jakieś wiadomości na sam początek sobie zaczerpnąć, no to zapraszam, to jest tylko i wyłącznie dla chętnych. Eee, tak samo te linki, które są u mnie na Discordzie czy pod moim filmikiem. Ludzie, ja nie chcę na was zarabiać, żebyście to dobrze zrozumieli. To jest wsparcie tylko i dla mojego kanału. Nie wiem, żeby coś robić w życiu, no. Eee, Trzeba mieć jakąś pomoc od, od, od was, a, a to wytworzycie, ja już powtarzam to milion pięćset razy, to wytworzycie kanał i to wy jesteście takim motorem napędowym wszystkiego. No samemu to się można palcem w nosie podubać. No, to, to tak to wy, wychodzi. Dziękuję bardzo serdecznie, że dołączacie do mnie, że zauważacie mój kanał, że jesteście, oglądacie, komentujecie. No, fajnie, to jest super, to jest taka siła napędowa, że ja chcę, żebyśmy dalej rośli w siłę i żebyśmy byli bardzo dużą grupą społecznościową kryptowalut w Polsce. Ja powtórzę to jeszcze milion pięćset razy. Słuchajcie, ludzie, no jeżeli ktoś zaczyna inwestować w kryptowaluty, to musi chociaż troszeczkę czasu temu poświęcić pokażę ten, następny raz ten nasze portfolio, no zobaczcie ja dzisiaj, dzisiaj mam bo to jest AL, ale te 90 dni już przekroczyło, no ale proszę 90 dni ten wykres, każdy się pyta z jakich ja korzystam tutaj tych aplikacji te aplikacje, które pokazuję to jest CMA ze sklepu Google Play i Coin Market CoinMarketCap też ze sklepu Google Play. Wszystko jest za darmo. I pokazuję Wam dzisiaj po raz następny kolejny. Słuchajcie, 5 projektów. Ja nie kombinuję, ja tu nie zmieniam. Zobaczcie, 5 ponad 90, ponad 3 miesiące już mam je. Ja nie kombinuję, nie przetasowuję, nie sprzedaję, nie przerzucam, nie szukam jakichś, nie dodaję. 5 mam cały czas jednych i tych samych projektów i mam już 533 dolary. Zacząłem moją inwestycję, jak miałem niecałe 250, i po co to jest szukać, kombinować, nie wiem, cudować, i to są projekty, to nie są z dupy projekty wzięte, Ethereum, KSM, Kyber Networks, m super, Hedera Hash i Mana. Oczywiście, jeżeli miałbym te pieniądze i chciałbym powiększać to na moje portfolio, budować jeszcze większe zyski, to dokładałbym po prostu te, do tych projektów inne projekty. I taki trzeba sobie robić, z, robić założenie, e, taki zrobić sobie trzeba plan. Przecież ja nie mówię, że musimy zaczynać od pięciu, sześciu i tak dalej. Jeżeli ktoś ma mało pieniędzy na sam początek, i chcia, i, ale chce inwestować, to może sobie kupić dwa na początek projekty. Później, nie wiem, zbierze się troszkę więcej kasy, jest na naszym Discordzie, robimy, robimy jakieś tam rozeznanie, dokupuje się trzeci, czwarty i sobie to trzyma. Słuchajcie, ten portfel, który ja tutaj dzisiaj pokazuję, to jest portfel dla ludzi, którzy chcą inwestować, ale nie zagłębiać się, nie wiem, nie wyszukiwać, nie sprzedawać, nie kupować non-stop. No są tacy ludzie, którzy po prostu chcą, nie wiem, włożyć swoje pieniądze i sobie, żeby one sobie pracowały. Bo... Inną drogą za chwilę pokażę jest na przykład, nie wiem, tradowanie, tak, które mówię, za chwilę omówię, pokażę tą, tą, tą drogę. Chciałem to wam właśnie pokazać. Przechodząc tutaj do, do tego naszego rynku. No, słuchajcie, zobaczcie. Co, cały czas się mówi o ożywieniu rynku, cały czas się mówi o tym, że w końcu to wystartuje, że będzie ten wyszczał, że Bitcoin poleci ponad te 10,5 tysiąca, że yy, Ethereum przebije 300 dolarów. Ale zobaczcie, jest na razie taka tendencja, że zaczyna się coraz mniej mówić o tym, że Bitcoin jest tym złotem, takim kryptowalutowym, że Ethereum to jest jakimś tamtego, a coraz więcej mówi się o Defi, o nowym tym, tym, że to są, że jest teraz czas na inwestowanie w Defi. Słuchajcie, tak samo mówiłem Wam o tym, od samego początku o linku, o te Zosie. Zobaczcie, link znowu poszedł do góry, jak gwałtownie przebił 5,56. Mówiłem ostatnio na moim Discordzie, dlatego uważam, że jeżeli ktoś chce uczestniczyć tutaj w tym świecie kryptowalut, zapraszam go na ten Discord, bo ja już mówiłem to na moim Discordzie, pisałem, że są wiadomości, że link przebije 5 dolarów. No i. Utrwało to trzy dni po tej mojej wiadomości, proszę bardzo. Dzisiaj mamy 5,56. Ja nie mam tego linka, bo po prostu mam pieniądze zainwestowane w inne e, teraz projekty. Ale gdybym miał wolne wtedy środki, to bym w niego zainwestował. Po prostu no, nie da się wszystkiego też na rynku kryptowalut kupić. No, jeżeli się decydujemy coś. Na coś zainwestować w inny projekt, no to trzeba odczekać, trzeba zrealizować swój plan, który małem postawiony, na przykład te 10-15 projektów. No ja nie będę robił tak, że na przykład, bo usłyszałem, że Czalnik przebije 5, to teraz sprzedam na, na dołku mój projekt, bo ja odkupię sobie link. No nie, ja tak nie robię, po prostu czekam do założonego planu i wtedy go minim, w minimum załóżmy realizuję i dopiero coś kupuję następnego. Tak samo mówiłem o, o projekcie tym. Ludzie się pytają, bo chcieliby na przykład tam trochę depasywnie sobie zainwestować pieniądze. Słuchajcie, jest ten projekt na Crypto.com. Ja nie tu niczego, żeby było jasne, ja tu niczego nie chcę reklamować żadnej giełdy, żadnych projektów. Mówię tylko, że jest takie coś. Jest ten Crypto.com. Słuchajcie, projekt, który rośnie sobie powolutku. Eee, pamiętam na samym początku, około miesiąca temu, jak zakładałem ten projekt Bitcoin na 4 lata, to mówiłem, że będę w niego instalował On kosztował wtedy 10 centów. I jeżeli ktoś chciałby i szuka tego stackingu, że na przykład, nie wiem, wyszukują też, mówią ludzie na YouTube, a kup to, bo będziesz miał tam 20%, a kup tam to, mam to i, i będziesz miał to, to i to. Słuchajcie, tutaj jest 16% rocznie. Warunkiem jest, trzeba mieć najmniej 5000 kro. Wchodzisz sobie, zakładasz sobie konto na tym krypto.com. E, Przez 3 miesiące, jako nowy użytkownik, nie płacisz e, za zakup tych kryptowalut. E, Kupujesz sobie 5000 kro, robisz sobie tam e, stacking i dostajesz, są trzy do wyboru: miesiąc, 3 miesiące, e, czy tam miesiąc, pół roku i, i, i tam rok, robisz sobie którąś z opcji, i mało tego, co 7 dni dopisują ci następne kro i sobie to stejkujesz, cena rośnie tego, a oprócz tego jeszcze zarabiasz te 16% rocznie. No czy to nie jest fajna inwestycja? No po co to jest gdzieś szukać, cudować, nie wiem, zakładać następne giełdy, przelewać na jakieś inne rzeczy? No pewnie, że jeżeli ktoś chce kupować na hold Bitcoina, Ethereum czy inne tego, no to kupuje to na giełdzie, przelewa na portfel, chowa 12 słów kluczowych i czeka, jak osiągną to odpowiedni zysk. No tak to wygląda. No, to, to nie ma co tu kalkulować i cudować. Słuchajcie, tak samo mamy, mamy teraz ten wiczeń. No głośno jest o o tym, że podpisują nowe współpracę z Nike. Gdzieś tam się przewija Adidas, że podpisują te różne z firmami, które mają zabezpieczać ich produkty jako oryginalne, że ma uczestniczyć w produkcji żywności, czyli jaką drogę pokonuje, czy to jest dobrze ta żywność transportowana, przechowywana itd. itd. No, można mieć to na uwadze i można się tym w jakiś sposób interesować. Tak? Ja nie mówię, że to mamy teraz kupować, bo, bo już szału trzeba osiągać. Ja mówię o tych projektach, którymi ja się interesuję. Mamy kosmos. Też się tym interesuje. Oparty jest na tym projekt Defi Kawa. E, słuchajcie, mam ten projekt, czekam, mam jakieś tam założenia 20% sprzedam i, i, i kupię ten następny. I ja. I, Będąc w tym rynku kryptowalut już jakiś czas, po prostu, powiedziałem wam w ostatnim filmiku, nie robię na razie żadnych inwestycji na hold, nie wiem Boże jaki, tylko po prostu robię, że zarabiam sobie po 10, 15, 20% z danego projektu, czyli gram pod tak zwane wydarzenie i po prostu z tego wychodzę i inwestuję w następny projekt, który jest... Na tapecie, który będzie, na którym będzie się coś wydarzało. Jeżeli nie mam e, takiego projektu, to to sobie leży spokojnie w stablecoinie te pieniądze i czeka. To nie jest tak, ludzie, że trzeba każdego dnia inwestować jakieś pieniądze i każdego dnia się zarabia. Nie ma takiego czegoś. Pewnie, że są projekty, które dostaje się wiadomość trzy dni wcześniej, tak jak, było to, jak powiedziałem o czajniku, i można zrobić 15%. No są takie strzały. Ja nie mówię, że nie. Ale to nie jest tak, że ja codziennie zgarnię 15-20%. Kurwa, jak ja bym 15-20% zgarniał, to ja dzisiaj w ogóle nie nagrywałbym żadnego tutaj filmiku, tylko leżał gdzieś na Karaibach, poławił się w, w pieniądzach i, i po prostu nie wiem co jeszcze, bo brakuje mi słów. I tak samo ludzie, którzy mówią o pewnych wartościach, pewnych rzeczach, Pomyślcie trochę, no jeżeli oni by mieli te wiadomości i to wszystko by się sprawdzało, no to ludzie, no przecież oni by byli miliarderami. No. Myślmy trochę, nie wiem, kalkulujmy trochę to wszystko. A oni mówią tylko i, i, i nie wiem, i mają jakieś dziwne przekazy. Opowiadam jeszcze o dalej o tych projektach. No ten compound. Słuchajcie, weszedł, wśliznął się do pierwszej. Jest na 27. miejscu. Słuchajcie, no. Był szał, bo ludzie usłyszeli, że jak to kupisz, to będziesz mógł tam stejkować swoje pieniądze. Oni pożyczają te pieniądze, będziesz mógł na tym zarabiać. Pewnie ja nie mówię, że to jest zła firma, tylko wszystko ma swoje granice. Pokazywałem wam. Zobaczcie, jakie jest odreagowanie. Spadł na 100. Sto... Najpierw z 60 poszedł na 400, później spadł na 163. Dzisiaj gdzieś się zaczynał buje, zaczął się bujać w granicach 190, 200 i tak dalej. Moim zdaniem, ja uważam, że maksymalną cenę w obecnej chwili to jest 150 dolarów. I polowałem na to, żeby wejść na te 150. Nie udało mi się. W 163 poszło o odbicie do góry na 200. Ale ja uważam, że nad 150 można będzie. Wtedy pomyśleć o zainwestowaniu, bo być może ten projekt w przyszłości rzeczywiście pożyca, pożyczając te pieniądze, a, a ludzie dający te swoje kryptowaluty, w ten sposób to się odbywa, no to być może to będzie się jeszcze coraz bardziej rozrastało i oni będą mieli szersze pole do popisu, tak? Ale to nie jest ta, w świecie kryptowalut, słuchajcie, jeżeli jest fajny projekt, który ma jakąś jakiś plan, jakiś yy, swój, określoną drogę do pokonania, to nie dzieje się to w tydzień, miesiąc czy rok. No nie ma czegoś takiego. To się dzieje pewnymi etapami. Oni, po to są zrobione road mapy, żeby oni trzymali się określonych e, znaczników czasowych. Czyli e, zaznacza sobie, że od tego etapu do tego ma to trwać to będzie tyle i tyle. Jeżeli się mieszczą w tych etapach czasowych i zamykają to w odpowiedniej e, na tym wykresie w odpowiednim czasie, to znaczy, że projekt idzie w dobrym kierunku, tam pracują odpowiedni ludzie, wprowadzają to, co jest założone i na to też trzeba zwracać uwagę. To nie jest tak, że ogląda się filmik i cześć, to już jest wszystko moja wiedza. Nie, jeżeli jesteś takim inwestorem, to jest błąd. To jest błąd. Bo wszyscy miliarderzy, miliarderzy czy nie wiem, Warren Buffett czy inni nie inwestowali z dupy, nie, nie, nie siedli sobie przed komputerem i, i, i wzięli. Zobaczyli, a to ja sobie dzisiaj kupię Dash. Aha, może będzie fajnie, może pójdzie do góry, bo ja gdzieś tam usłyszałem, że on ma zajebiste parcie na to i na tamto. Nie. Słuchajcie, tam byli analitycy, przeanalizowali to milion pięćset razy. I ludzie, którzy kupują kryptowaluty, którzy są rozsądni, bo e, ja nie mówię tutaj o ludziach, którzy po prostu grają typowo o napompowanie jakiegoś małego projektu na jakieś grube miliona, a później spuszczenie tego i cześć pa. Ludzie, którzy inwestują pieniądze fundusze inwestycyjne lub inne rzeczy, nie kupują, zauważcie, dziwnych, posranych projektów, kompulandów i innych tam tego, tylko kupują Bitcoina i Ethereum. Bo oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby za chwilę to wszystko pierdolło w dół i oni stracili pieniądze wielu ludzi. Nie. Dlaczego oni nie kupują? Nie zastanawiacie się, dlaczego projekty, znaczy fundusze inwestycyjne, które grupę milionów skupują kryptowaluty, nie kupują jakichś posranych projektów. Nie wyszukują sobie, nie wiem, projektów gdzieś na Uniswapie czy na innych gównach i, i, i tam inwestują te pieniądze. No, bo oni wiedzą, że to jest spekulacja i to jest chwilowe tylko. Tylko, że oni kupują. Produkty, projekty, które mają przyszłość. No, no, które projekty mają największą przyszłość? No, Bitcoin i Ethereum. Słuchajcie, Bitcoin mówili, że dobra stary, nic z nim nie będzie, niedługo zdechnie i tak dalej. Nie, zobaczcie, już jest możliwość, że on wchodzi na łańcuch Ethereum, można go wymieniać i tak dalej. Słuchajcie, to, to są dwa projekty, które są, nie wiem, Monteveres i Cadwano, które nigdy nie znikną a pojawiają się nowe góry, które będą w otoczeniu tych, tych projektów i które będą istniały. Reszta to, to są, nie wiem, jakieś pagórki, które z czasem, nie wiem, wiadro zwieje albo zmyje woda. Takie jest moje spojrzenie na rynek kryptowalut. I chciałbym, żebyście właśnie to sobie uświadomili. My kupujemy projekty po prostu, które e, mają wydarzenia i na których po prostu, ale są to projekty w jakiś sposób bezpieczne, no naprawdę. Nawet jak gdyby była jakaś cofka, no to za chwilę one powrócą gdzieś tam w swój, e, swój ten, e, e, swoją, swój pułap. Co jeszcze bym chciał powiedzieć e, o kryptowalutach? Ale to już wyjdę z tego z tej aplikacji. Zobaczcie widzicie, to jest ten coin market cap. Chciałem wam pokazać jeszcze raz to co mówiłem dawno i, i powtarzałem. Słuchajcie zał jeżeli ktoś inwestuje to załóżcie sobie Twittera. Bo trzeba to mieć. No Zobaczcie wchodzę sobie dzisiaj wiadomości mam. 20 godzin temu WeChain dał jakąś wiadomość. Wchodzę klikam sobie przetłumacz Twittera. Witamy trzeci zestaw CDK w rodzinie pisany w C. Do pracy wiczeń. Teraz może zintegrować wiczeń z grami, aplikacjami Windows. Natywnie pogląd kodu znajdziesz tutaj. No, słuchajcie, i to jest właśnie. To są kluczowe wiadomości. Jeżeli wybieracie posrany projekt jakiś, nie wiem, znaleziony nie wiem gdzie, ale chcecie grać na nim spekulacyjnie, to nie będzie miał takich właśnie wiadomości. O tym chcę, to chcę wam uświadomić. To są właśnie takie rzeczy. No trzeba po prostu z tego korzystać i umieć z tego korzystać. No. To wszystko jest tutaj, tylko to trzeba troszkę w, w chęci i trochę ochoty mieć, żeby zobaczyć. Tu wszystko jest opisane. To, co kogo interesuje, to, co ma się odbyć. Mamy to wszystko. Ludzie piszą o tym. Podają. Eee, tu zobaczmy jakiś następny. Torchain. Przetłumacz, proszę bardzo. Co łączy dane modele tokenów? I jakie są najnowsze trendy? Dowiedz się więcej w naszym najnowszym artykule badawczym. No i, i, i wchodzimy i czytamy sobie. Naprawdę to jest w zasięgu ręki, wszystko. Tylko no, trzeba po prostu e, na to chcieć i, i zwrócić uwagę. Chciałem powiedzieć teraz jeszcze o tym e, tradingu. Je, słuchajcie, nie namawiam nikogo, ale ja akurat korzystam ze Snapexa. Są Jest, jest Bit jest BitMax, jest Binance, możecie tam korzystać. Ja, ma, ja chciałem Wam tylko pokazać jedną rzecz, uświadomić pewną rzecz, tradingu, bo nie, teraz skończyło się ostatnio fama już o tradingu, bo, bo nie było to fajne, cool i tak dalej. No, moja pozycja, moja pozycja tu jest założona, gramo za 5 dolarów, bo po prostu uczę się wszystkiego, obserwuje rynek, ale niech to chciałem wam pokazać. Chciałem wam pokazać świecę 15-minutówki. Słuchajcie, na tradingu. No, zobaczcie, jak wygląda świeca 15-minutowa. Idziemy do góry, później cały czas do góry mamy teraz. Widzicie? Zobaczcie. Mamy tą kroczącą i tak dalej. Ale jest tak, gdybyśmy przełączyli już na świecę 5-minutówki. Jest tak, że już tutaj, jeżeli ktoś wej wszedł tutaj, bo uważał, że będzie to le szło do góry, to zobaczy, jak to wygląda już na świecach jednominutowych. Jaki można od razu dostać y szczał y minusowy? No. Trading, słuchajcie ludzie, jest naprawdę dla ludzi, którzy są ogarnięci w świecie kryptowalut, którzy mają pojęcie po prostu i wiedzą, jak olbrzymie to jest ryzyko. Którzy są tu, nie wiem, 5 lat, 3 lata. Stracili na tym z jednej zęby. Ja też nie biorę się za to w jakiś sposób, bo wiem, że to jest naprawdę bardzo ciężka robota, żeby na tym, na tym cokolwiek zarabiać. Mam te 5 dolarów i sobie tutaj zainwestowałem. I czekam sobie po prostu i patrzę jak ten rynek wygląda Uczę się wielu rzeczy, patrzę zachowania Jak się świece zamykają, e, czy ma to e, jakiś sens Czy nie Ale od czterech tygodni miałem innego longa Zamknął się, e, straciłem 10 dolarów ostatnio Bo nie byłem w stanie przewidzieć Że rynek będzie tak mocno odreagowywał I zamknie się świecą jakąś e, w dół Która wykosiła wszystkie e, longi No tak jest Dlatego to powiedziałem, jeżeli ktoś ma ochotę, e, tak zarabiać pieniądze, no to jest to olbrzymie ryzyko. Chciałbym Wam jeszcze pokazać e, tutaj jedną rzecz. Tu na mojej CMA to jest druga e, ta e, aplikacja, z której korzystam, ale nie CMA, chciałem pokazać, tylko chciałem pokazać. Dobra, Instagrama, nie. Dobra, wejdźmy tutaj jeszcze. Powiem o, o tych projektach. Uciekło mi teraz z myśli, bo emocjonalnie trochę potrzebę dzisiaj, żeby pokazywać wam. Słuchajcie, mamy jeszcze, chciałem powiedzieć wam jeszcze o tych aplikacjach. Mamy jeszcze taki, tą aplikację CMA, albo tamtą CoinMarketCap. I, I czytamy jakieś wiadomości sobie na e, Twitterze, czy tam na Instagramie, czy na Facebooku i ja często czytając sobie takie wiadomości widzę, że jakiś tam projekt zaczyna coś yy, działać w jakimś kierunku to ja sobie go zaznaczam yy, na swojej tutaj faworytach, tak? Chciałem wam pokazać taki ostatnio projekt, jest yy, dalej, 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 zobaczcie ile mam pozaznaczonych projektów Mówi się też teraz o właśnie, mówiliśmy ostatnio też na naszym teraz Discordzie. Człowiek zwrócił o Greenie, że zbliża się wydarzenie, a zobaczcie, szoruje on totalne dno. Jest, jest po prostu kwestia, czy warto w to wejść i czy, czy rzeczywiście to wydarzenie popchnie cenę do góry. Bo no, cena jest na 0,43, a jak zobaczycie 6 miesięcy temu była po 1,60. Więc jest jakiś potencjał. Zwracam wam na to uwagę, żebyście zerknęli, ale nie chciałem pokazać Wam tego projektu, tylko chciałem wam pokazać. Też mówi się dużo o, o tym projekcie, o trawali. No na razie ona jest na, na górze. Trawala, która y, działa w, w, na y, bazie y, biur podróży. Prowadza właśnie tokenizację biur podróży, znaczy tokenizację tokeny, znaczy tam tą bazę właśnie korzystając z, z tych naszych tutaj kryptowalut na bazie biur podróży. Tak miało być, zawiesiłem się na chwilę. Także ten projekt też warto. Ja mam go zaznaczonego. Na razie zobaczcie, on jest w ciągu 6 miesięcy. Poszedł z 0,06 w marcu, 16 marca. Tak, 16 marca 2020, a w maju 21 kosztował już 0,4 centa. 0,40 centa. Co jeszcze chciałbym Wam pokazać, LTO też mówi, mówi się coraz głośniej, ale też ten projekt widzicie, miał górkę, trochę spadł, teraz znowu zaczyna odbijać. Chciałbym Wam też pokazać, o, o ten projekt, o UOS, czyli Altra, ten projekt też ma du, duże takie współprace i troszeczkę z Intelem tam współpracuje i też uważam, że można go zaznaczyć sobie do obserwowanych, też ma duży potencjał ale to mówię, to na razie tych projektów ja nie mam, ani nie mam Altry, ani nie mam LTO ani nie mam Travali mam je po prostu zaznaczone w obserwowanych i jak zobaczycie, zerkniecie no to Tutaj ten Altra, ten ale tutaj już trawala w ciągu 7 21% poszła do góry. Są tam cały czas prace, tam cały czas trwają różne e, wprowadzania różnych tam nowości. E, GoChain też firma, która zajmuje się wprowadzaniem różnych innowacji. Też mam zaznaczone, też mam na swoim portfelu, ale tylko i wyłącznie pod wydarzenie. Troszkę mnie zawiódł mój ten tutaj orchid, ale ja myślę, że on jeszcze pójdzie do góry, ten projekt. Ten, który się VPN zajmuje. No właśnie, tym, tym internetem. Ostatnio słyszałem, że też na, na różnych tam tych forach i tak dalej, że niedługo, znaczy niedługo, w w jakimś określonym czasie, chociaż to nie jest podany jaki, ale chociaż Cybernetwork jest takim przykładem, że będą rosły coraz bardziej tokeny giełd zdecentralizowanych. I ja mam tutaj zaznaczone taki, e, taką giełdę jeszcze jedną, która jest na razie daleko i mało, mało na razie zauważalna, BBOX. Ale też zwróćcie sobie na nią uwagę. Bo zaznaczone mam, czekam, co tam się wydarzy. No, co jeszcze tu mam? No, ten mam tukwej, -tuk który na razie odbił, bo pamiętacie, no jak zaszybował, zaszybował, poszybował w dół. No, zobaczymy, tam są, coraz więcej się zaczyna dziać na ten tukej. Ja chyba myślę, że wszedłem w nieodpowiednim momencie po prostu. Ma potencjał, ale to nie był ten moment po prostu. Gdybym wszedł o wiele, wiele, wiele później, to dzisiaj bym się cieszył z 50%. No. No, tak to weszłem za wcześnie. Myślałem, że, że będzie szybsze od reagowania, niestety. No i czekamy na Polkadot, tak? Co się wydarzy na Polkadocie? Jeszcze, jeszcze nie ma tej promocji. I tak właśnie ja sobie zaznaczam te swoje projekty na, na tym moim tutaj na tej aplikacji. Czekam, żeby sprzedać cały Tron ma być jakieś wydarzenia, mamy za trzy tam dni, dzisiaj za dwa jakaś tam konferencja, prowadzenie Trona 4.0 ja z tego projektu uciekam nie wiem myślałem, że, że to będzie fajna jakaś droga, że to będzie przygoda z Tronem, niestety Justin Santa jak większość pisze, wydaje mi się, że to jest showman, który robi jakąś robotę, bardziej show niż, niż to co ma zmieniać Tron e i czekam też, żeby wszystko już wyprzedać po olbrzymiej stracie XRP. Tak jak Wam powiedziałem, kiedyś kupiłem go na samej górze w 2017 roku. Dla mnie XRP, no, ten projekt już dla mnie nie odbuduje się. Ma tą czwartą pozycję, ale uważam, tak jak powiedziałem, że jest tego dużo i to jest. Tylko i wyłącznie. Coin Market Cap pokazuje z kapitalizacji, czyli ze sprzedaży tokenów, a to nie jest na, na pewno wyznacznik do tego, że to jest super fantastyczny projekt. Są ludzie, którzy może będą tutaj pisali w komentarzach, że jestem debilem, jakimś innym, że, że to był rośnie 100 razy. To jest wasze zdanie, moje jest inne. Czekam do złotych 20. Złotych 20 i wszystko wyprzedaję i, i mam milion 500 innych projektów, które są o wiele fajniejsze i będą miały jakieś perspektywy. Takie, takie jest moje podejście do rynku kryptowalut i chciałbym, żebyście też, jeżeli wchodzicie i, i dołączacie do mnie, no to mówię, no myślcie, no, bo to po prostu no, nikt za was tego nie zrobi, nie pomyśli, no to, co się ogląda, to jest fajne, ale to naprawdę, no... Myślicie, że ktoś zdradza swoje. Ja jestem taki, że mówię wszystko o, o sobie i, i mówię ile straciłem pieniędzy i, i, i na czym i tak dalej. A co wy myślicie, że ktoś zdradza tajemnice handlowe swoje, na czym zarabia albo na czym kupuje? No ludzie, jakby tak było, to, to naprawdę to nie było ludzi, którzy mają olbrzymie pieniądze. No. Naprawdę, no. sprzedaje się to, co chce się sprzedać, ludziom to, co mają wejść i napompować. A to, co jest naprawdę istotne, to garstka ludzi tym się zajmuje. No, to biznesmeni wiedzą co, i, i, i inwestorzy, a nie zwykli ludzie. No, to gdyby to wszyscy wiedzieli, zwykli ludzie, to wiecie, co by było? To by wszyscy byli, mieli tyle siana i tyle kapuchy, że nie byłoby komu pracować, nie byłoby produkcji w ogóle na świecie. No, wyobraźcie sobie, no właśnie, taką jedną podstawową rzecz, że teraz. Ktoś zdradza y, oficjalnie na jakimś tam, nie wiem, Twitterze czy na czymś e, wiadomość i, i, i wszyscy, którzy mogą zainwestować setki tysiąc złotych, to będą od razu mieli 10 tysięcy. Później te 10 tysięcy zainwestują, to będą mieli 100 tysięcy. To ludzie by nie robili. No, Wyobraźcie sobie, nie byłoby pracy, nie byłoby niczego, nie byłoby produkcji. no. No, bo jakby wszyscy zaczęli zarabiać, to kto by to produkował? No pomyślcie, no kto, jakiej by fabryki działały? Kto by chciał zbierać truskawki, nie wiem, jabłka czy piec chleb? No tak, tak jest zbudowany rynek finansowy. Dla mnie trzeba korzystać z okazji, które są. To nie ma to zakładać bogactwa i, i, i marzenia o czymś, co jest naprawdę bardzo daleko. Pewnie, że można zbudować kapitał ja już to powtarzam wiele razy. Po to tu jesteśmy, po to robimy tą grupę, żebyśmy budowali kapitał. Ale kapitał, który pozwoli, tak jak powiedziałem nam, nie wiem, korzystać z tego, z tego na już i na teraz. Ja tak do tego podchodzę. Nie wiem, kupić sobie jakąś wymarzoną rzecz, nie wiem, zrobić coś za to fajnego, nie wiem... No są ludzie, którzy na przykład zakładają, że nie wiem, z kryptowalut kupią sobie mieszkanie. No jest to jakiś plan, ale to nie jest taki plan, że on sobie kupi willę w Los Angeles. No, tak to wygląda. Chociaż są tacy, którzy z kryptowalut kupują sobie wille w Los Angeles i tak dalej. Ale myślę, że nie tylko na kryptowalutach, bo i na wielu innych inwestycjach finansowych zarabiają to i później pomnażają to poprzez inwestowanie, reinwestowanie w jakieś inne projekty. Ale to już jest poza rynkiem w ogóle innym. To jest, na przykład, nie wiem, kupują firmę, która zajmuje się, nie wiem, utylizacją śmieci na przykład. I w tym robią jakieś pieniądze. Nie wiem, automaty do czegokolwiek. W Łodzi powstał nowoczesny sklep w Rosmanie który jest, stoją takie kioski elektroniczne. Jest tak jakby paczkomat. I tam można sobie zamawiać. Nie trzeba stać w kasie, nie trzeba tego. Zamawiasz sobie dany projekt. Na dany dzień przychodzisz, klikasz skrzyneczkę, odbierasz produkt. Słuchajcie, to jest. To dzisiaj wydaje się nam śmieszne, ale paczkomaty były. Moim zdaniem, paczkomaty były początkiem nowej ery. I zobaczycie, to niedługo będzie tak. I jeszcze chyba, nie wiem, może już jest firma, która się zacznie tym zajmować, która blockchainowa, która opracuje na każdym, może na każdym, może przesadziłem, ale będą wykupywać miejsca, gdzie będą stałe takie paczkomaty i będziesz mógł sobie w internecie kupować najróżniejsze rzeczy, płacąc kryptowalutami. Te rzeczy będą oryginalne, bo będą. Po prostu szły przez ciąg blockchaina, tak? Czyli kupisz zawsze jakiś produkt oryginalny, będziesz widział jego drogę, będziesz tego i będziesz sobie go odbierał. I to będzie w najróżniejszych sklepach taka możliwość. Ja nie mówię teraz o, o AliExpress czy Allegro, czy, czy innych rzeczach. Nie, to będzie dostępne niedługo w różnych sklepach. O, to, o, to, o tej innowacji mówię. I pójdziesz sobie, nie będziesz musiał stać w kolejce, nie będziesz musiał nigdzie tego, pójdziesz sobie do e, takiego e, paczkomatu jakby i tam wprowadzisz kod i będziesz widział, jak twój produkt podróżuje e, z danego sklepu. To jest przyszłość, mówię wam. Na razie to wprowadzają, zobaczcie, w Rosmanie w sklepach, ale to będzie niedługo tak, że będziesz mógł sobie to kupować. No, tak idzie do przodu świat y, blockchaina, tak idzie do świ świat y, tej cyfryzacji, że po prostu jest mała głowa. A my, jeżeli jesteśmy w tym świecie albo będziemy, no to będziemy w tym uczestniczyć, być może zarabiać fajne, godne pieniądze na jakieś nasze podstawowe potrzeby, bo ja tak do tego podchodzę. Przestałem marzyć o miliarderze i, i tak dalej. Zarób sobie, mówię, na wakacje, zarób sobie na coś innego. Skorzystaj z tego. No tu morda się nie cieszy, jak masz zarobić sobie Kiedyś Napisał tak, jak powtórzę się to do mnie gościu, że zarobił tam jakieś, nie wiem, 10 dolarów, a mówi morda się cieszy, a poszłem sobie, kupiłem kepsa, kole i tak dalej. No nie płacił z tego ze swojej kasy ciężko, nie wstał przy maszynie, nie pijelił grzędek czy, czy innych rzeczy, tylko po prostu zainwestował swoje pieniądze i wykorzystał zysk. Wartość cały czas zostaje ta sama. Podstawę miał. Załóżmy te 100 dolarów, zostaje do 100, a to co wykorzystał. I znowu 100 zainwestuje, zarobi 20, wykorzysta sobie i tak dalej. Można te już 30 zainwestować znowu, ale to jest zależy od tego, jak inwestor podchodzi, od jakiego, jaki ma plan i tak dalej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Podawajcie, polecajcie mój kanał, proszę was o to, bo dlatego, że, że rośnimy siłę, no, dzięki wam będziemy rosnąć siłę, no jest coraz więcej nas i za to serdecznie dziękuję, serducho mocno i biję, jak każdy, jak widzę, że jest nowa subskrypcja, like czy komentarz, to mnie napędza do tego, żebyśmy działali dalej. U mnie powiedziałem, ja będę mówił jak jest i będę pokazywał te projekty i pisał na Discordzie czy na Twitterze, po prostu naprawdę dołączajcie, bo warto, żebyśmy coś robili wspólnie a nie być jakimś odludkiem i, i nic z tego nie mieć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie. Z tej strony Rekin Biznesu. Cześć.